Ślop babcia, ja tu z taką torebulką do Was przychodzę, ponieważ dzisiaj jest 21.01.2021, jest to dzień babci, czyli trochę mój dzień, bo jestem klop babcią, prawda? Aha, odłożę torebulkę moją piękną, babciową, tak, bo babci noszą takie torebulki i zamknę tego klopa, żeby było eleganciej. Jeszcze postawię na tym klopie kwiatki, dobra? Tak, kwiatki, żeby było jeszcze bardziej elegancko, bo jest dzień babci. No jestem klopa babcią, więc trochę się łapię na ten dzień. Ale nie całkiem, bo prawdziwą babcią nie jestem, taką krew z krwi. Nie mam wnuków takich, bo nie mam dzieci, więc nie mam wnuków, ale... Jestem babcią tak zwaną przyżywaną, bo klop dziadek ma dwie wnuczki, Ellen i Werę. I one są Dunkami, ponieważ pierwsza żona mego męża, czyli klop dziadka, jest Dunką. No więc córka klop dziadka jest Dunką, Polko Dunką, ale mieszka w Kopenhadze i córeczki są, chcąc nie chcąc, Dunkami, znaczy wnuczki klopdziadka. I my tutaj stanowimy taką patchworkową rodzinę rozpiętą pomiędzy Kopenhagą a Warszawą. I naprawdę kochamy się, tęsknimy za sobą. Dziewczynki wiedzą, że mają trzy babcie, są wyjątkowe. Mają babcie po tacie, mają babcie po mamie i mają przyszywaną klop babcie. Nazywają mnie Ania, bo ja jestem Ania, to one wymawiają moje imię Ania. Ellen i Vera, bardzo je kocham. Tęsknię za nimi i one za mną też. No, teraz nie można polecieć, prawda, bo COVID i te wszystkie różne inne sprawy. No ale do rzeczy. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że od 1973 roku, uważajcie, 73 roku to nie do pomyślenia, zapisuję codziennie w kalendarzyku, co robiłam. Ponieważ jednak dzień babci w Polsce został... Dzień babci w Polsce obchodzimy dopiero od 1966 roku. Mogę Wam powiedzieć, co robiłam 21 stycznia. Dopiero od 1976 roku, bo to pierwszy mój zapisek. No i tak co powiem Wam, co 10 lat robiłam 1.01. Także pierwszy wpis. Spisałam sobie to, oczywiście nie będę do tych kalendarzyków zaglądać, bo to byłoby po prostu niemożliwe. Spisałam to sobie, o. A tutaj jest coś takiego, teczki, haneczki. No to kiedyś miałam to, ale to na marginesie, to nieważne. 21 stycznia 1976. Piszę w kalendarzyku. Pracowałam 10 godzin. Moje tłumaczenie. Wytwórnia filmów dokumentalnych. Byłam wtedy tak zwaną asystentką montażu. Pracowało się długo. A potem w kinie obejrzałam Krzysztofa Kieślowskiego Życiorys. Byłam maniaczką filmową. Właściwie codziennie oglądałam, chodziłam do kina, bo nie było wtedy przecież internetu, nie było Netflixa. Ale ja sobie chodziłam do kina, oglądałam codziennie jakiś jeden film. Teraz tak. 21 stycznia 1986 rok. No to już jestem poważną panią montażystką filmową. Już znam klub dziadka. Montuję chyba serial wtedy Komediantka w reżyserii Jerzego Sztwiertni. A Jerzy Sztwiertnia to klop dziadek. No i pisze tak. Pracuję na drugą zmianę. Katar jak cholera. Łamie mnie w kościach.
M wieczorem opiekuje się mną. M to ksywa klopdziadka. On ma takie imię nasze kochane, ale nie powiem jakie, na M. Więc jak będę mówiła M, to znaczy, że to jest klopdziadek. Teraz tak dalej. 21 styczeń 1996. Z M w Zamku Ujazdowskim. Wystawa Franka Gehry, meble z tektury. A, 96, już szybko lecimy, ten nasz samolot leci tak szybko, że hej. 21 styczeń 2006. Sypie drobny śnieg, minus 17 stopni. Słychać samoloty. Muzeum Narodowe. Pankiewicz. Taki malarz. 21 styczeń 2016. I już nas złapało, jesteśmy staruszki. Ja USG, jamy brzusznej, a M pobieranie krwi. I M w plusie nowy telefon. No bo przecież jesteśmy nowocześni, nie? Chmurzy się. A dzisiaj jest 21 styczeń 2021 rok. Zobaczymy, co sobie zapisałam w moim kapowniczku, kalendarzyczku, który przyniosłam sobie w tej wypasionej, ślicznej torebulce eleganckiej klub babci. Zobaczymy, co tam jest napisane. Co dzisiaj było? Co dzisiaj było? A zaglądamy. Kalendarzyk. Otwieramy. Coś mi spadło. Nie wiem co. Otwieramy. I pisze, i jest napisane tak. Noc minus 1 stopni. Dzień plus 7 stopni. Z M u fryzjera. To znaczy ja M zawożę do fryzjera. Kręcimy się, czyli jakieś sklepy, jakieś kupowanie, jakiś bazarek, takie rzeczy. Ja spacer. Robię 4700 kroków. Mam taką apkę w telefonie, która mierzy kroki. Taki gadżecik śmieszny. Potrzebny, niepotrzebny. I jeszcze teraz tak. Pogodowe. Słońce dzisiaj było. Leży śnieg na trawie i topnieje. Słuchajcie, no to tak. Teraz tak. W 2016 roku będę miała 78 lat. Więc jak dożyję, to wam powiem, co robiłam. Okej? Okay? Łapię was za słowo, że będziecie mnie oglądać tyle lat. No, robaczki, całuję was, ściskam bardzo, wasza Forever Club babcia. Juhuu!